Hej, hej, siemanko wszystkim, tu Alien, a to jest następny odcinek Devil May Cry. I co zrobić? To już jest koniec. Nie ma już nic. Czy ludzkość jest tak naprawdę uwolniona? Nie przekonałbym się tego, że Virgil coś knuje tak naprawdę. Ale co ja będę gadał, wybawione i lepiej zaczniemy i wszystko wyjaśnię. Ogółem pokonaliśmy Mundusa w poprzednim odcinku. Można powiedzieć, że można być szczęśliwy. Limbo has collapsed into the real world. What was once hidden is now laid bare for all to see. Revolution is in the air. I never believed I'd live to see this day. It's the beginning of the end for the demons. Mankind would be free. Yes. Free from the demons. The path is clear for us to rule. What did you just say? The path is clear for us to rule. To rule what? This. Everything. Virgil. You mean like Mundus? No. No. We'll be nothing like Mundus. We'll respect our subjects, not enslave them. Subjects? He means you. He means humans. I thought we were fighting for freedom. It was his freedom we were fighting for, not yours. Don't be so simplistic. Humans are frail. They're like children. They need protection. Not just from others, but from themselves. We, you and I, have saved them. You and I saved them? Who else? A human. Cat was useful, but... Useful? Cat saved my life. Cat held out under torture to keep your existence a secret. Cat led us through the tower to Mundus's lair. We would have failed 20 times over if it weren't for her. Listen. If you can't see the chaos that humans will cause, if you don't want the responsibility of protecting them, then stand aside. I'll rule alone. I didn't help you destroy Mundus so that you could take his place. I can't let you do this, Virgil. And I can't let you stop me, brother. Stand aside. Don't do this. Virgil, please. Stay out of this! Aha. Teraz... I będzie się działo. Co się dzieje? Don't
co się dzieje? It's not too late. Yes, it is. Dziękuję bardzo. Czyli tak, musieliśmy użyć zawieszenia, żeby go, jakby nie wiem, pokonać Virgila. On używa swojego klona tak naprawdę, który jest... No Dante, nie zabijaj go. To jest przecież twój brat. No. Jakie emocje. Co, mi to wszystko? The world is under my protection now. You've chosen the wrong side. You're not human, Dante. You never will be. Można powiedzieć, że tak, pokonaliśmy brata, poszedł na spokojnie, miłe słówka, oczywiście były. I co zrobić? Koniec tej wspaniałej serii.
Ale powiem, no, że naprawdę spoko było w tą grę grać i zrobić serię. Jestem bardzo szczęśliwy. Ale jestem ciekaw, czy będzie następna część pod względem Devil May Cry'a. Nie wiem, czy zrobią szóstkę. Chyba jak technologia pójdzie chyba do przodu. Bo naprawdę jestem ciekaw, czy Virgil będzie dalej chciał władać ludzkim światem, czy będzie... Czy będzie władał ludzkim światem, czy będzie chciał, czy nie będzie chciał ogółem. Muzyka fajna ogółem. No. Takich scen... Przynajmniej pamiętam, że jest przynajmniej jedno DLC darmowe nawet, które jest Krwawy Zamek. Bardzo fajny, bardzo fajna plansza ogółem. Można szybciej sobie nabijać, nie wiem, jak ktoś chce grać ogółem, to naprawdę bardzo fajne. Można nabijać sobie punkty doświadczenia i życie. No i nie życie, tylko że tak, życie... Nie, kurczę. Życie... No, kupowanie ogółem. O te czerwone kule. Nie, muzyka fajna. Jak do tej gry. I oczywiście... Zapraszam do... fanpage'a na Facebooku. Zapraszam na poprzednie te odcinki, filmiki na moim kanale na YouTubie. I można powiedzieć, że miło było naprawdę to nagrywać chociaż. A kiedy już będzie tych koniec napisów? No... Albo mogę to przewinąć i już skończyć, albo dalej napisy. Kawka, kawunia.
Nie, ta muzyka to jest dobra na imprezy i na takie gry, szczerze mówiąc. Nie za wulgarna, nie za zbyt obraźliwa. Fajna muzyka, naprawdę bardzo mi się podoba. Mamy naprawdę tutaj wszystkich. No nareszcie, Polak, Adam Dąbrowski. Logo Unreal Engine. Morphine. Nie, muzyka naprawdę fajna. Naprawdę bardzo spoko poszło. Chociaż parę zgonów było. Pod względem Devil May Cry'a. I tak więcej jak w AVP nawet. I obliczam co najmniej z 50. Ale nie ma to jak granie przy platformówkach, a przy FPS-ach. Rock Electro, Electro Rock, no naprawdę spoko. Aha, i teraz mamy chyba... Adam Piesiak, Paweł Krzywaczewski, Marta Olejniczak, Jakub Trudzik, Natalia Blonska. Sami Polacy teraz, spoko. Traffic Artists, Piotr Michalak. I... Trochę za szybko chyba się spieszyłem z zakończeniem. I jeszcze raz. Dzięki. Chciałbym naprawdę podziękować, że ktoś oglądał w, no, Devil May Cry'a, którego nagrywałem. Chciałbym jeszcze zaprosić na fanpage, na subskrypcję. Jak ktoś chce być naprawdę na bieżąco, to fanpage. Tam podaję wszystkie godziny i daty i w którym dniu mogłem. W którym dniu, o której godzinie są odcinki. Zapraszam na poprzednie odcinki Devil May Cry'a i ten co będzie, czyli już, przepraszam, ostatnie odcinki Devil May Cry'a. Zapraszam na AVP, Saints Row 3 i Painkillera. To są chyba moje... To są chyba co najmniej cztery serie,
które robię, i to była druga seria druga seria Devil May Cry. I chciałbym naprawdę podziękować i do zobaczyska przy następnych odcinkach i przy następnych seriach. Dzięki wielkie, cześć.